Jest was tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 osób umundurowanych i nikt z was nie przybywa z odsieczą posłowi na Sejm, o tam 13 twarz jeszcze zagląda. A jak słyszę, jest was tutaj 5 wozów pod ministerstwem. Panie pośle, poseł przyzywał asysty policyjne. Proszę do zachowania godnego sprawy. Czekam na moją asystę policyjną. Od pana posła oczekuje naród większej, jak to się mówi... Niech pan się przedstawi. Podinspektor Tomasz Bartczak. Panie podinspektorze, wzywam pana do tego, żeby pan się ograniczył do pełnienia swojej zaszczytnej służby, w zakres której nie wchodzi adwokatowanie przedstawicielom Panie tego czynnika. Panie pośle, to ja bardzo proszę. Przyzywam asysty policyjnej. Przyzywam asysty policyjnej. Pani komunikuje, pani utrudnia i zmierza do uniemożliwienia mi wykonywania mandatu posła. Pani utrudnia bądź uniemożliwia mi pełnienie mandatu posła w zakresie interwencji poselskiej. Panie pośle, jeszcze raz informuję pana, że dopuszczacie się państwo przestępstwa z artykułu 193. Proszę spowodować, żeby dotarła do mnie. I w chwili obecnej proszę, było wezwanie zarządcy obiektu do opuszczenia. Państwo nie opuszczacie, czyli dopuszczacie się przestępstwa. Czy państwa rozumie się za co robicie? Poseł, ja mówię o państwie teraz. Nie, proszę pani, pani nie jest posłem i pani nie posiada immunitetu. Ale pani nie jest posłem. Proszę o opuszczenie zgodnie z prośbą zarządu. W innym przypadku zostaną podjęte wobec państwa czynności dotyczące popełnienia tego przestępstwa. Dziękuję. Przez państwa. Ale to państwo popełniają przestępstwo. Czy pani zrozumiała, że panią kodeks karny się nie zmienił i obowiązuje państwa? Proszę państwa, informuję w związku z powyższym proszę opuścić się. Informuję wszystkich zebranych, że prowadzona jest tutaj interwencja poselska. Ja nazywam się Grzegorz Braun, jestem posłem na Sejm, a wszystkie osoby towarzyszące mi zostały przeze mnie przybrane do czynności wchodzących w zakres wykonywania mandatu posła w zakresie interwencji poselskiej. Z panem nie prowadzę dyskusji na żaden temat, więc proszę się powstrzymać panie od przemawiania do mnie. Jeszcze raz wzywam państwa, asysty policyjne. Jeżeli nie opuścicie budynku, zostaną wobec was użyte środki przymusu bezpośredniego. Wzywam asysty policyjne. Pan łamie prawo, grożąc posłowi i osobom przybranym przez posła do czynności poselskiej. Pan łamie prawo. Pan Bartczak, te proszę rozwinąć, jak pan mówi. Przydział pański. Komenda Rejonowa Policji Warszawy. Jest pan już przestępcą. W tej chwili już pan narusza mandat poselski, utrudniając i zmierzając do udaremnienia prowadzonej przeze mnie interwencji poselskiej. Nie słuchajcie tego przestępcy. Ministerstwo ma nam wydać dokumenty albo zorganizować spotkanie z ministrem lub wiceministrem w sprawie zespołu. Ale panią to się robi nie w sposób, jak państwo pan nic na ten temat nie wie, szanowny panie. Nie jest pan specjalistą tej dziedziny, panie, więc proszę nie dezinformować. Proszę zachowywać się zgodnie z prawem. Proszę pana, ministerstwo ustala, które dzieci zabijać i nie chce pokazać tego opinii proszę publicznej. Państwa, i tego dotyczy. Wzywam państwa do zachowania zgodnego tego z prawem. Dotyczy, my też ich wzywamy do zachowania proszę. Zgodnego z prawem i państwo proszę. Powinni dać asystę do interwencji poselskiej. Proszę panią, informuję panią, że w chwili obecnej dopuszczacie się przestępstwa z artykułu 193 Kodeksu Karnego. I obecnie i proszę opuścić cztery ministerstwa i zachowywania się zgodnego z prawem. Pełnienia mandatu poselskiego. To państwo właśnie w tej chwili robicie. Czego państwo bronicie? Bronicie zabijania dzieci. Hej, niewinnych ludzi. Bronicie zabijania proszę niewinnych panią, ludzi. Informuję panią czego po raz kolejny. Czego czy bronicie? Pani rozumie, co do pani mówię? I nie rozumiem. Od zarządca obiektu zażądał od państwa opuszczenia terenu, ponieważ jesteście niezgodni z przepisami prawa. Jeżeli państwo nie opuścicie, podejmiemy interwencję i wyłożymy wobec państwa środków przymusu. Proszę panią, jak będzie odpowiednia nota, będziemy działali. Na chwilę obecną nic nie mamy.
Ja nie mam takiej informacji, panie. Pan, proszę, informuj jeszcze raz. Proszę o opuszczenie terenu, bo inaczej podejmiemy interwencję. Jest podejmujemy interwencję. Państwo proszę powiedzieć. Nie łamać prawa. Wzywam państwa. Ja też proszę pana posła o nie łamanie prawa. Panie pośle, proszę nie łamać prawa. Proszę zamilknąć. Panie Barczak. Panie Barczak, niech pan zamilknie. Proszę panie posła. Niech pan nie przeszkadza. Przepisów prawa, jakie mamy za terenie Polski. Pani jest tutaj. Pani jest tutaj w związku z wykonywaniem przeze mnie mandatu posła. Pani jest osobą przybraną przeze mnie do czynności wynikających z pełnienia mandatu posła. Ilu facetów będzie tą dziewczynę szachowało? Trzeba zachować się zgodnie z prawem i trzeba się pani się zająć. Proszę. Proszę. Niech pan się zajmie wykonywaniem prawa. Panie pośle, proszę o zachowanie zgodne z prawem. Proszę państwa jeszcze raz o rozwagę i zachowanie zgodne z mówiącymi prawem. Pani nazwisko, proszę się w tej chwili przedstawić. Jeszcze raz nie słyszę. Przydział. Podstawa działania. Piaseczna państwa wezwali tutaj. Podstawa działania. Państwo szaleją. Podstawa działania. Chyba państwo szaleją. Państwo naruszacie prawo, bo łamiecie państwo ustawy o wykonywaniu postępowania. Nie, panie, czemu nie dobrowolnie podchodzi pani sąd dobrowolnie? Jeśli pani nie będzie podziała, to czy użyjemy siły? Łapy przy sobie. Łapy przy sobie. Bardzo nie, bardzo nie śmieszne. Idziemy, tak? Nie, to nie jest śmieszne, co pani robi. No oczywiście, że nie jest śmieszne. Że się nie śmieje. Dobrze, pójdziemy razem. O, bardzo pani, bo pani się czuje tutaj zastosowana. A my nie będziemy przecież na nikogo ręki podnosić. Po prostu jest to wielka żenada. Zresztą nie pierwszy raz to widzę w życiu. Zachowanie policji. Tak panu Polsku. Aż wszyscy. Panie i panu. Dobra, niech pani na chwilę skończy nagrywać, zaraz sobie pani zacznie kontynuować. No ja nie jestem
Proszę pani, będę panią teraz legitymować, że pani wyłączyła.